Słońce czerpie energię z syntezy jądrowej. To najwydajniejsze znane nam źródło energii. Z kilograma paliwa pozwala uzyskać 4 razy więcej energii niż w przypadku rozszczepienia wykorzystywanego w elektrowniach jądrowych i aż 4 miliony razy więcej niż w przypadku spalania paliw kopalnych. W reakcji syntezy jądrowej dwa lekkie jądra, np. deuteru, izotopu wodoru, łączą się ze sobą, tworząc cięższe jądro, np. helu. Nadmiarowa energia wiązań jądrowych uwalniana jest w postaci prędkiego neutronu. Aby zbliżyć do siebie dodatnie naładowane jądra i utrzymać je wystarczająco długo do zainicjowania syntezy, należy włożyć ogromną energię. Słońce realizuje to dzięki swojej masie, ściskając plazmę siłą grawitacji. Aby osiągnąć syntezę w warunkach ziemskich, trzeba uciec się do innych sposobów. Najbardziej obiecującym jest zastosowanie silnych pól magnetycznych, ściskających plazmę w toroidalnych reaktorach typu tokamak, rozwijanych od lat 60. XX wieku. Oddziaływanie pola magnetycznego na plazmę możemy zaobserwować na prostym układzie. Wysokie napięcie podłączone do elektrod umieszczonych w szklanej rurze, w której ciśnienie powietrza zostało obniżone za pomocą pompy próżniowej, wywołuje jego jonizację i tworzy kolumnę niskotemperaturowej plazmy. Jeżeli na rurze umieścimy układ cewek, to wytworzone przez nie osiowe pole magnetyczne spowoduje ściśnięcie kolumny plazmy, podobnie jak dzieje się to w tokamakach. Naładowane cząstki mogą oddziaływać nie tylko z polem magnetycznym, ale również elektrycznym. Zasada elektrostatyczno-inercyjnego utrzymania plazmy wykorzystywana jest w najprostszych układach pozwalających przeprowadzić reakcję syntezy, czyli reaktorach typu fuzor. Fuzor składa się z komory próżniowej, wewnątrz której umieszczona jest siatkowa katoda. Do katody dołączony jest ujemny biegun źródła wysokiego napięcia, natomiast biegun dodatni połączony jest z korpusem komory. Do usunięcia powietrza z wnętrza fuzora służy układ pomp próżniowych. Deuter stanowiący paliwo reakcji syntezy dostarczany jest z butli poprzez zawór dozujący. Na skutek przyłożonego napięcia deuter w komorze ulega jonizacji. Powstałe elektrony przyciągane są przez ścianki komory. Część elektronów, zanim dotrze do ścianek, jonizuje kolejne atomy deuteru. Dodatnio naładowane deuterony przyciągane są przez katodę. Większość z nich zderza się z drutami katody, wybijając elektrony wtórne. Część jednak trafia w oczka siatki i zderza się z innymi deuteronami z dostateczną energią, aby mogła zajść reakcja syntezy. Deuterony, które przeszły przez wnętrze katody bez zderzenia, mogą być wielokrotnie hamowane i przyspieszane, aby wziąć udział w kolejnej reakcji. Po zamontowaniu katody można odpompować komorę fuzora i załączyć zasilacz wysokiego napięcia. Zaczynamy od ciśnienia bliskiego atmosferycznemu. Po przekroczeniu napięcia przebicia przy dużej gęstości cząstek wolno poruszające się jony są w całości przechwytywane przez katodę. Świecenie ogranicza się do drutów siatki, a jej wnętrze jest całkowicie ciemne. W stopniowym obniżaniu ciśnienia prąd wyładowania spada, a napięcie rośnie. Zasięg cząstek zwiększa się i świecenie stopniowo obejmuje całą przestrzeń pomiędzy katodą a ściankami komory. Wewnątrz siatki formuje się jasno świecący obszar utworzony przez dodatnie jony, które przeszły przez oczka siatki. Przy dalszym obniżaniu ciśnienia napięcie konieczne do utrzymania wyładowania jest coraz wyższe. Cząstki uzyskują coraz wyższe energie, a zderzenia stają się rzadsze. Elektrony emitowane z siatki wywołują fluorescencję szkła okna komory, a jony zderzające się z siatką powodują jej nagrzewanie do temperatury ponad 1000 stopni. Przy swojej prostocie fuzor pozwala przeprowadzić reakcję syntezy. Jednak jego efektywność jest bardzo niska. Większość energii dostarczonej do wyładowania tracona jest na różne sposoby. Energia uzyskana z syntezy stanowi zaledwie mniej niż 1% energii włożonej. Jednym ze sposobów zwiększenia sprawności jest zastosowanie zewnętrznych źródeł jonów wstrzykujących deuterony do komory fuzora.
Prostym źródłem jonów jest źródło Penninga, czyli pigatron. Deuter doprowadzany otworkiem w zewnętrznej katodzie przepływa przez rurkową anodę i wydostaje się przez otwór katody wewnętrznej. Dwa pierścieniowe magnesy wytwarzają pole ułatwiające jonizację. Po podłączeniu napięcia i zajarzeniu wyładowania elektrony oscylują w polu elektrycznym i magnetycznym, jonizując przepływający gaz. Do pracy ze źródłami jonów stosujemy specjalną katodę w formie rurki. Zapewnia ona ogniskowanie wiązek jonów wstrzykiwanych przez pigatron. Ponieważ jony wytwarzane są przez wyładowanie w pigatronach, a nie wewnątrz komory, może panować w niej znacznie niższe ciśnienie uzyskiwane za pomocą pompy dyfuzyjnej. Do zasilania źródeł jonów służy osobny zasilacz wysokiego napięcia o dodatniej polaryzacji. Po podłączeniu napięcia do katody wiązki przyspieszonych jonów są wyraźnie widoczne. Jaśniejszy pierścień to fluorescencja szkła wywołana przez elektrony wybite z bocznych otworów katody i przyspieszonych jej polem elektrycznym. Synteza może być w przyszłości czystym i praktycznie niewyczerpalnym źródłem energii. Budowany obecnie reaktor ITER ma być pierwszym, który będzie wytwarzał nadwyżkę energii. Fuzor nie ma szans zbliżyć się do takiego wyniku, ale może być urządzeniem badawczym i źródłem neutronów.